Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witam wszystkich w drugim odcinku State of Decay. Ja jestem Kocur, a to nasze miasteczko opanowane przez zombie. Mamy się dostać do miejsca zaznaczonego markerem. I zobaczmy, jak wygląda mapa. Mapa, jak widzicie, jest po prostu olbrzymia. Cholera jasna. My jesteśmy tu, mamy się dostać tu. Jak GTA, rzeczywiście. Tu będzie naprawdę dużo miejsc do zgubienia się. W związku z tym mamy samochód, tak? Ale chyba skończyło nam się paliwo, o ile kojarzę. Może nie. Lepiej chyba będzie tamtędy, nie tędy tutaj. Chociaż może tędy tutaj. Tu jest jakaś wieża. Dobra. To idziemy. Samochód zostawiamy. Z zombiakami zawsze jest bezpieczniej na... Z kim te dziewczyny tam się biją już? No na chwilę was zostawiliśmy samych. No chodźcie dziewczyny, no. Stop counting our ammo. Bad nervous habit. Mamy pistolet. 9 pocisków i mamy maczetę. Ok, na początek musi wystarczyć. Tu jest jakiś punkt widokowy, prawdopodobnie. Stamina się zużywa bardzo, bardzo szybko. No dobra, skakujemy. Ładuj się na górę. Damn, this place looks full of stuff. O, jaki sobie punkt widokowy facet znalazł. That might not be the worst spot for a base. Okay. I teraz można. I could maybe see an. Jak widzicie, widzę taką całą masę różnych znaków zapytania. I celując na te znaki zapytania, mogę sobie je zaznaczyć na mapie. Tak, i one nam tutaj Creepy Garage, Brick Column House, Brick Walled House. Hey, careful with that thing. Blue Gray Garage. Dobra, jakiś tam następny dom, garaż, zielony bungalow. Świetnie, że wiemy, jak się nazywają wszystkie domy. Nothing more to see here. A te nasze dziewczyny zostały, rozumiem, tam przy samochodzie, tak? Turtle Ridge Billboard, dobra. No okej, okay. Facet tu mieszkał, zobaczcie. Namiot miał tu rozłożony. O, skrzynka. Oj, widzę jakiegoś zombiaka na dole, który chodzi. Check this out. Amunicja do strzelby. O, bardzo fajnie, znaleźliśmy jakiś... Jakiś... plecak, który nam pomoże nosić zakupy. Dobra, na wszelki wypadek tu mamy jakiegoś zombiaka. No dobra. Mamy się dostać do naszej pierwszej enklawy. Znaczy do naszego miejsca, które pozwoli nam założyć potencjalny, które jest zaznaczone jako miejsce naszego potencjalnego pierwszego domu. Okej, okay. Idziemy. O, coś gdzieś się wywróciło. Dlaczego ten kolega idzie ze mną? A gdzie dziewczyny są? Były z nami dziewczyny. Dobra, myślę, że najpierw by się trzeba było zająć tym domem, a dopiero potem będziemy się przejmować tym, co... Tak to głupie to brzmi, ale dopiero potem będziemy się przejmować dziewczynami. Jak założymy sobie potencjalny pierwszy dom. Tu jest jeszcze coś zaznaczone na
na mapie dosyć ciekawie. O, właśnie. No dobra. To tutaj, nie? Całkiem fajnie na chatę. Dobrze zabezpieczone murem. No dobra, idziemy do środka. Locked up. Too fucking loud. Słychać, że dużo ich tu jest dookoła. Zacznijmy od dołu. Całkiem fajne miejsce w ogrodzie. Ej ty, nie idź nigdzie. Szczęśliwe zębiaki są... To secure a building. You must explore each room marked on the minimap. In addition to exploring all rooms, you must kill all zombies at the location. Once secured, temporarily becomes a zone where new zombies appear. Aha, okej. Okay. Czyli jeżeli się nie zabije, nie wybije wszystkich, nie sprawdzi wszystkich pokoi, to te zombiaki tu będą cały czas się pokazywały. No dobra. Po kolei. Pokój za pokojem. Ła! Nie wiem, czy ja... się normalnie wystraszyłem. No ty, Rob, nie stój mi tak, bo bym cię właśnie maczetą cię próbowałem zabić. Całkiem fajnie, jak na 5. Któregoś pomieszczenia jeszcze nie sprawdziliśmy? Tutaj chyba tej szopy, nie? A ty tu co? Dobra. Zamkniemy drzwi. O, tu jest jeszcze jeden. Od razu widać, że Amerykanie tacy lekko, z lekką nadwagą, nie? Jezu. No dobra. Hey Doc, we found a spot that should work well as our new home base. No dobra, John. Nice work. Once you claim the site, my patient and I will meet you there. Okej, super, świetnie. To claim a home, interact with the claim point. And satisfy its requirements. Ok, czyli żeby przejąć ten dom jako naszą bazę, musimy sprawdzić, co tutaj będzie wymagane. Ok. Total slots, 10 miejsc. Jedna kuchnia, łazienka, podwójne łóżka, no, śmietnik, ok. I parking. Ok. Pomaga 4 osób na jedną, okej. Okay. Moving this one from the facilities and refund resources, czyli tą naszą bazę można przenosić z miejsca na miejsce. Dobrze wiedzieć. Mamy nasze pierwsze mieszkanie. Czy jesteśmy troszeczkę ustawieni, może nie cudownie. That will let me treat this illness and eventually make the cure. Dzięki temu nasza lekarka może teraz. All the resources we need to build it. Oh, I'm gonna fuck you up. Skąd się zębiaki wzięły w środku? Przecież to miał być nasz dom, to do mnie miały się nie pokazywać następne zębiaki. Okej. Okay. Mamy wysprzątać tutaj trochę. Śmieci. To jest tak, tu możemy zostawić to, co mamy ze sobą, czyli dwie butelki. Zaraz, jak przełożyć teraz te rzeczy z plecaka? Aha, dobra. Sandwicze i bandaże. Bandaże się w miarę szybko znajduje, także...
Na razie to, co mamy, to sobie zostawimy. Clear debris from the house. O. Manage storage. Ok, mamy troszeczkę większy, powiększył nam się plecak. Super. Feel even worse than I look. I better get help. Dobrze, musimy znaleźć. Molly potrzebuje nadal lekarstwa. Adios, Vato. A teraz mogę wziąć sobie i pójść na misję Robem, czyli tu zacząłem mieć pierwszy przyjaciół. Znaczy, teraz idzie ze mną Claire, a może i ze mną Rob. Myślę, że to jest charakter. A nie, mogę iść Robem. Doc, co ty potrzebujesz? Without the informary, we lose Molly to blood plaque. Can you survey the area for building materials? I saw the cell tower. Maybe that should give you a good view. Okay. Good luck. Czyli doktor nas pani doktor wysłała nas na misję. Super. W kuchni można robić posiłki. Jak również wprowadzić racjonowanie. Zbierać seeds, to będą nasiona. I was out and about for a bit, so I brought back a few things. Serio? My tu mieszkamy, tu się mieszka. Czego chciałeś? Hold it down, culeros. I'll be back. Footstep by law, clear debris from the home. Tu jeszcze jakieś śmieci nam się każą pozbyć. Rozumiem, że to tutaj o to chodzi. Chyba nie, czy nie? Chyba raczej nie jeszcze. Na razie mamy tą misję, że mamy znaleźć tą cell tower. Gdzie jest ta cell tower? Czyli wieża komórkowa. Dobra, tu mamy iść, tak? Okej. Okay. To jest nasze community, citizen, Johnach. Świetnie. To jest Dr. Chang. To jest nasz dom, znaczy taki jego rzut. Czyli tu możemy wprowadzać zmiany. Możemy wybudować command center, możemy budować podwójną sypialnię, frontier. Tu możemy budować dodatkowe budynki. Tu możemy wybudować godną sypialnię. Tu musimy wysprzątać, czyli za domem, ten jeden kawałek. O to im chodziło. Dosyć ciekawe. Na piętrze mamy magazyn i jadalnię i kuchnię. Dobra. Na razie jednak mamy misję dotarcia do wieży komórkowej. I tym się zajmiemy. 165 metrów. To tutaj działa na troszeczkę innej zasadzie. To nie znaczy tak, że w nocy jest. W nocy oczywiście, że jest bardziej niebezpiecznie. Przy czym tu raczej idzie to na ilość. Tych zombiaków są to straszne ilości. I gdzie się nie pójdzie, jeżeli się wywołuje dźwięk, to one biegną za siebie i zaczynają się wspierać. O, proszę bardzo, jednego zabiłem, już przybiegł następny. No, to bardzo szybko niszczy nam się broń i niszczą nam się materiały. No dobra, tu mamy tą wieżę komórkową, na którą mamy wejść. Okej, świetnie. Podniosło nam się cardio, bardzo fajnie. Czy możemy dłużej biegać? Świetnie.
stopniowy rozwój. Podejrzewam, że sam początek to te zombiaki są takie naprawdę bardzo słabe. A potem im dalej, tym będzie gorzej. O! My favorite. Benzyna. Do poruszania się pojazdami potrzebne są... Potrzebna jest benzyna. No właśnie. Otworzyłem coś za szybko. I już się zaczęły schodzić. Aj. Wow, nie mam siły machać. Jajajaj, chyba jestem ranny. A wszystkie bardzo inteligentnie. Wszystkie możliwe składniki zostawiłem, znaczy bandaże zostawiłem w... W domu, w magazynie. Mam jakieś pociski. Roll of Firecrackers. Aha, i mam tylko 6 miejsc w plecaku. Zobaczcie, jaki numer. Jakiś mały ten plecak, jak na 6 miejsc tylko. No dobra, taki szkolny mam ten plecak, szczerze mówiąc. Trochę wtopa. No ja mam się tam dostać. Aha, tędy. Dobra. Na górę. Na wieżę komórkową. Taki Far Cry, tylko że z zombiakami. No dobra, wchodząc na takie wysokie konstrukcje, możemy sobie sprawdzać teren i oznaczać cele. No dobra. Co my tu mamy? Tu mamy stację benzynową. Survey for sites that might have materials. 3. Finnington, stacja. Okej, dobrze wiedzieć. Tu by warto było przyjechać samochodem, nie? Żeby napełnić samochód. O kurde. A to jest wszystko to, co możemy sobie tutaj... I could maybe see an outpost there. O, tu jest jakiś nowy dom. Można było zrobić następny nasz dom. Tam jest jakaś farmacja, tam jest apteka. Tam by można było iść poszukać lekarstwa. Nice. Następny billboard, czyli stamtąd będzie znowu widać kawałki. Jakiś samochód jest. To jest całkiem fajny sposób na odkrywanie tego, co tutaj się dzieje. Gdzie i jak warto poszukać. Widzę, że tutaj będzie strasznie dużo eksploracji. Niesamowite ilości eksploracji. Tu się pojawiło coś na czerwono. Plague Heart. Czyli tam jest jakieś serce plagi. Okej. Jakiś sklep. Tartan Mart. To Biedronka tu jest. Do Biedry idziemy na zakupy zaraz. A tu jest jakieś barbecue jeszcze. Okej. Jakieś pojedyncze shopy. Małe. Jeszcze kilka budynków z tyłu. I
Gorzej, że trochę przeraża mnie fakt, że mamy tylko 6 miejsc w plecaku. Tak naprawdę za dużo tutaj... za dużo to nie ponosimy. Crafting item, części. No właśnie, nie możemy zabrać więcej. To jest chyba niepotrzebne. To jest chyba niepotrzebne. Czy może moglibyśmy być może zamienić te przedmioty? Nie. Air drop. Dobra. I zepsuty kij baseballowy. Nie, też nam nie jest potrzebne. Chcemy wziąć te części. Widzę, że te części się będą przydawały. A i to, co wyrzucam, jest w takich czerwonych workach. Dobra, dobrze wiedzieć. Jeszcze upewnijmy się, że na pewno wszystko obejrzeliśmy. Blisko i daleko. O, tu jeszcze szopa. I tu jeszcze coś. Jeszcze gdzieś mam wrażenie, że przegapiam jedną rzecz. Prawie mamy... Site surveyed. Prawie wszystko tu jest. That'll do it for now. No dobra. A teraz następnym zadaniem będzie znalezienie plecaka pełnego materiałów. Powiem wam, o, robi się ciemno. No i właśnie, zaczynam się właśnie dlatego trochę zastanawiać, czy przybywanie tutaj w nocy będzie rozsądne. Tam sobie jakieś chodzi, ale nie będziemy sobie... Nie będziemy przeszkadzali. Dobra, tam mamy jakieś poważniejsze zakupów, mamy szukać. To jakiś taki sklep ogrodniczy. Dlatego, że trochę chyba nie wyszło, nie? Ała! Jedno, co tu jest niefajne w tej grze, prawdopodobnie na YouTube tego w ogóle nie słychać. To masa takich drobnych dźwięków, które słychać gdzieś w słuchawkach z przodu, z tyłu. I człowiek się zaczyna naprawdę zdrowo zastanawiać, co jest. Co tu się stanie. Klimat, przyznam, że buduje się dopiero. Potential outpost. Charakter switching equipment outpost. Supply rocker equipment outpost. A, czyli mamy tutaj... Nie możemy na razie jako outpost tej stacji sobie rozumiem, że niektóre miejsca, niektóre części terenu możemy jako outpost zająć. Tylko takie tymczasowe przystanki. Dobra. Potential resources. Paliwo zbieramy. Paliwo zawsze będzie potrzebne. No właśnie. Zrobiło się głośno. Jeżeli są zombiaki w pobliżu, już idą. Już widać, że idzie jeden. Wzdłuż. Się to oczy świecą.
bardziej odporni. Dobra, tu jest jakiś... jakiś większy stolik, na którym może być trochę materiałów. No dobra, co my tu mamy? Rucksack, material resources. Bundle of pipes. Standard backpack, box of seeds. Czyli możemy zabrać ten... ten plecak. Word. Siedmiomiejscowy. Możemy założyć siedmiomiejscowy plecak, będzie dużo wygodniej. I dzięki temu powinniśmy być w stanie. A czemu nie możemy wziąć tych? Siedem miejsc już mamy zajętych, tak? Mm-hmm. Ten sześciosobowy plecak, znaczy sześciomiejscowy plecak wywalimy. A weźmiemy zamiast tego te nasiona. Nasiona prawdopodobnie prawie na 100% będą potrzebne do hodowania własnych roślin, także. Nothing. Okej. No dobra, i zrobiła się noc. Co mi się wcale nie podoba. Wracajmy do domu. Nie lubię być w nocy na terenie opanowanym przez zombie. No to nie wiem, gdzie mieszkam. Houston, mamy problem. Tam mieszkam. O. Ten zombie kogoś tam mordował. No dobra, jesteśmy w domu. I mamy zostawić te materiały, które znaleźliśmy w naszym storage facility. Dobra. Czyli tam na górze. Kurde, jak to ciemno. Każdy może budować proste urządzenia. Takie na przykład jak infirmary, czyli to będzie powiedzmy nasza pierwsza taka taki gabinet lekarza, tak? No, dla poważniejszych, żeby budować poważniejsze budynki, no nasi przetrwańcy, nasi koledzy potrzebują poważniejszych skilli. Czyli można znaleźć potem rekrutów, którzy mają odpowiednie skille z możliwością i umiejętnościami budowania lepszych budynków. Wiecie co? Ja myślę, że to będzie bardzo fajny moment, żeby na chwilę obecną, znaczy żeby zakończyć naszą serię w tym miejscu, zwłaszcza, że w domu jest ciemno, może spróbujmy się gdzieś położyć spać. O, może tu jakieś łóżko. Ktoś tu śpi na dolnym, a do górnej jest otwarte. Nie, do górnym śpi Chunk. Take care, S.A. Na dolnym ktoś spał, na górnym też ktoś spał. Gdzie to było jeszcze jakieś łóżko? Tylko dwa łóżka są? No cóż, a trzeba będzie zbudować, myślę sobie, łóżko dopiero. Dobra, ale łóżko zbudujemy w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim i zapraszam na kolejny odcinek. Hej, cześć.